W zaledwie 3 dni suwalscy i sejneńscy policjanci zgarnęli z rynku około kilograma suszu marihuany. Pierwszy w ręce kryminalnych wpadł mieszkaniec powiatu suwalskiego, a dokładniej gminy Bakałarzewo. 34-letni mężczyzna na swojej posesji prowadził nielegalną uprawę konopi. Mundurowi natknęli się na 48 dorodnych krzewów, ale nie poprzestali na wizycie w tym specyficznym ogródku. Przeszukanie posesji przyniosło kolejne odkrycie w postaci 450 gramów suszu roślinnego. Testy jednoznacznie wskazały, że jest to również marihuana. Jako drugi wpadł mieszkaniec powiatu sejneńskiego. Mundurowi odwiedzili jego domostwo we wtorek i znaleźli w nim ponad 0,5 kg suszu, który podzielony na mniejsze porcje poukrywany był między innymi w kuchennych szafkach, wśród produktów spożywczych. Interesującym odkryciem była także zawartość strychu, gdzie 42-latek urządził suszarnię ziela konopi. Trzecim hodowcą kanabisu ujawnionego w lesie w Krajwianach w gminie Puńsk okazał się 16-latek z gminy Sejny. W tym przypadku uprawa była znacznie mniejsza niż ta bakałarzewska. W leśnym ostępie rosło 5 krzewów. W tym tygodniu do policyjnego magazynu dowodów trafiła także spora porcja amfetaminy. Policjanci znaleźli ją u 41-letniego mężczyzny, który na jednej z suwalskich ulic zwrócił uwagę policjantów swoim nerwowym zachowaniem. Mundurowi znaleźli przy nim nieco ponad 20 gramów amfetaminy. Wszyscy dorośli panowie usłyszeli już zarzuty. Posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Za tego rodzaju przestępstwo każdy z nich może dostać nawet 10 lat odsiadki. O losie nastolatka będzie decydował sąd rodzinny.